Sporo kilometrów dzisiaj wybieganych, Piotrze. No sporo, sporo, naprawdę. Drużyna z Bytomia dała nam siwe znaki. Bardzo dobrze grali. Jestem z naszej gry też jestem zadowolony. Niestety bramka stracona po stałym fragmencie, ale co można powiedzieć, no, cała runda, myślę, że ostatnie mecze rundy na plus, więc zadowolenie jest. No ale generalnie, skoro oceniamy już rundę, no to taka trochę w kratkę. Tak, dokładnie. Przewinęły się i mecze dobre, i mecze złe. No ale cóż, najważniejsze, że zaczęliśmy fajnie grać na koniec, bo było to chociaż fajne dla oka zobaczenie naszej gry. Zwłaszcza pierwsze 45 minut. Tak, dokładnie. No muszę się zgodzić. Bardzo fajny mecz. No a teraz przed wami? Teraz przed nami odpoczynek i w styczniu zabieramy się do ciężkiej pracy, do następnej rundy. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. To były interesujące zawody w starcie rekordu z Polonią Bytom i w zasadzie na tym kończą się pozytywy z naszej perspektywy. No na pewno ciężko mi jest coś powiedzieć po takim meczu, gdzie, no gdzie mecz wygląda tak, że obie drużyny atakują, jest cios za cios i gdzieś każdy widzi, że to jest mecz z jednej bramki. Popełniamy katastrofalny błąd, bo uważam, że nawet jeśli drużyna przeciwna ma sporo rzutów rożnych, to nie możemy tak kryć, żeby zawodnik strzelał na piątym meczu bez krycia. Popełniliśmy błąd, okazał się w skutkach taki, że przegrywamy mecz na zakończenie tej rundy. O ile pierwsza część meczu, nie wiem, czy zgodzisz się z tą opinią, to było fajne, ofensywne z obu stron widowisko, tak druga odsłona to taki typowy trzecioligowy mecz walki. Tak, widać było, że w tej drugiej połowie obie drużyny chcą wygrać, zgarnąć 3 punkty, nieważne jakimi środkami. My chcieliśmy strzelić tą bramkę w drugiej połowie, zrobiła to Polonia, ale myślę właśnie w pierwszej połowie były momenty takie, gdzie mieliśmy taką jedną, dwie niezłe sytuacje, a tak jak mówię, no nie zasłużyliśmy w tym meczu na przegraną.